Jesteśmy teraz w krainie pączków i mało kto wie, jak wygląda droga pączka od ziarnka mąki do momentu, gdy kupujemy go z półki sklepowej. I chociaż przygotowanie pączka to jest sprawa niełatwa, to raz w roku możemy spróbować, zwłaszcza w tłusty czwartek. Czy pokaże Pani nam, jak wygląda cała produkcja pączków? Jak najbardziej. Podstawowymi składnikami na pączki to jest mąka, drożdże, jaja, tłuszcz, sól i ocet. Następnie mieszamy to w kotle tak zwanym. Ciasto musi być dobrze zarobione, żeby dobrze wyrosło. Przygotowane ciasto dzielimy na takie duże kęsy. Następnie układamy zawsze na talerz i idziemy do dzielarki. Wiktora, chcesz spróbować swój własny pączek? Jasne. No to bierzemy pączki i kulamy w tą stronę. I wkładamy do garownika. Pączki po usmażeniu są już gotowe do nabijania. Więc będziemy nabijać kokosem, nugatem, maliną i tofi. Aniu, a ile wyrabiacie pączków w tłusty czwartek? No około 9 tysięcy. A w normalny dzień? Około 1500, no. A czy śnią się Tobie pączki nocą po tłustym czwartku? Nawet 2 tygodnie po. Pączek jest bombą kaloryczną, ale w tłusty czwartek kalorii nie liczymy. A wedle przesądu chcę, żeby mi się wiodło w życiu. Ale skoro o rozmiarze pączka nic nie mówiono, to zrobiłam dla siebie taki najmniejszy autorski pączek na świecie.